Wiesz, tutaj trener Kapuściński na siedząco i jest pierwszy gwizdek sędziego Martyniuka. Zaczynają poloniści, którzy, tak jak wspominałem, na biało-czerwono. Kujaw, Mateusz Janczar, bo Krzysztof Bartoszak potrafi z tych dalszych odległości bardzo dobrze i bardzo celnie uderzyć. Bartoszak, on teraz bierze rozmach, Bartoszak uderza, ale nie musiał tutaj nawet interweniować Janczar, mimo że się poczynał to spotkanie w podstawowych składzie Polonii Środa, potem kiedy dopełni zdrowia, ale teraz Buczma, dośrodkowanie tam jest Kujawa, ale nie dochodzi jeszcze Sobkowiak, uderzenia, ależ niewiele brakowało, żeby ta piłka gdzieś tam się zmieściła. Sława Frąckowiaka. Kujawa, teraz on dośrodkowuje tutaj w narożniku. Kujawa, skaczą poloniści, piłka odbija się od Enriqueza, ale niestety mija też. Piekarski, już dośrodkowanie, skaczą tam zawodnicy, ale jeszcze piłka przed pole karne i wpada piłka do bramki po uderzeniu Bartoszaka z przed pola karnego. Kujawa, dwa poprzednie dośrodkowania, bardzo dobre, sporo zagrożenia. Kujawa. Kujawa, już piłka powędrowała, ale teraz Kmiecik, jeszcze jest tutaj Sobkowiak, jeszcze raz Sobkowiak przy piłce, jeszcze tutaj próbują poloniści się przedrzeć, ależ tam było gęsto. Kujawa ma tutaj Kozłowskiego, Kozłowski gdzieś wylądował tutaj na środku boiska. Buczma, Buczma, uderzenie Buczmy i piłka trafia w słupek. Jeszcze prowadzi od 14 minuty 1-0 i to zespół Jaroty jest bliższy wywiezienia kompletów punktów ze Środy Wielkopolskiej. Skokowski, dośrodkowanie, teraz mija się tutaj z piłką Janczar, Konopka, jeszcze uderzenie, ale trafia prosto w Kujawę i będzie kolejny rzut rożny. No to jest taki dziwny łączony sezon, poloniści najpierw kończyli ten sezon grając spotkania z... Teraz Pawlak, Pawlak przedziera, Pawlak opanował tą piłkę, Pawlak do Buczmy, Buczma do Pawlaka, Pawlak uderzenie prosto w Kmiecika. Ależ świetnie tutaj Pawlak wywalczył tą piłkę. Enriquez, Kujawa, Buczma, Buczma już teraz znowu tutaj się urywa lewą stroną. Buczma, będzie okazja na dośrodkowanie, Buczma, jest dośrodkowanie, ale tutaj nikogo nie było. Jest jeszcze Sobkowiak, Sobkowiak, jest okazja na strzał. Nie, zostawia tą piłkę Enriquezowi. Enriquez ma szeroko ustawionego Buczmę. Buczma, ponowne dośrodkowanie, Buczma, skacze tutaj Pawlak i znowuż piłka nie wpada do bramki. Skokowski do Bartoszaka, Bartoszak w starciu z Onsorgę, Bartoszak do Konopki, Konopka już w polu karnym, uderzenie Konopki, no i teraz świetna interwencja Janczara. Tutaj przedziera się teraz Sobkowiak, świetnie to zrobił Sobkowiak, Sobkowiak do Pawlaka, Pawlak do Biegańskiego, Biegański ma tam Kozłowskiego, Biegański dośrodkowanie Biegańskiego z Kaczek Miecik, ale jeszcze przejmuje piłkę Sobkowiak, noż nie ma szczęścia. Ma do tyłu do Enriqueza, Enriquez rozejrzał się tutaj jak ustawieni partnerzy, pokazał mu się Kujawa inaczej, do Kozłowskiego, Kozłowski. Kozłowski, przy nim Łażewski. Kozłowski zostawił piłkę Biegańskiemu. Biegański świetnie zagrywa do Kozłowskiego. Kozłowski, jest okazja na dośrodkowanie. Kozłowski, jest tutaj Sobkowiak, ależ znowuż zabrakło tego piłkarskiego. Enriquez. Do Kujawy. Kujawa miał okazję tutaj uderzyć, ale inaczej zdecydował się. Jest Buczma, Buczma, znowuż dośrodkowanie. Niewiele tutaj zabrakło znowuż Pawlakowi, żeby tą piłkę do gry, do Sobkowiaka, ale Sobkowiak, niecelne podanie przejmują Jarociniacy. Piekarski, Piekarski ma tutaj Bartoszaka, ma Łażewskiego, Łażewski próba jakiegoś takiego uderzenia, no uderzać. Buczma już popatrzył też jak ustawieni partnerzy. Buczma bierze rozbieg, Buczma uderzenie, ale piłka nad poprzeczką Maćkowiaka. Maćkowiak tutaj ma z drugiej strony Bartoszaka. Maćkowiak zostawia Piekarskiemu, Piekarski ma okazję uderzyć, Piekarski uderza, no ale świetna interwencja Janczara. Stawia piłkę Biegańskiemu, Biegański, pojawia się tutaj Kozłowski, Biegański do Kujawy. Kujawa obrócił się z piłką, ma przed polem karnym zgarda, rozciągnął tą grę na lewą stronę do Enriqueza. Enriquez, Buczma, Enriquez, jest dośrodkowanie Enriqueza, ale tutaj chytrze to chciał zrobić Enriquez, tak... Kozłowski, ale niecelnie, teraz do Konopki. Konopka wpada gdzieś tam z tą piłką w pole karne. Konopka, no i świetna interwencja Janczara, ale wcześniej faul... Wojciecha Onsorgę, no i będzie egzekwowany rzut karny. Bartoszak czy Janczar?
Bartoszak bierze rozbieg, Bartoszak uderza, a Janczar wyczuł jego intencje, no ale tutaj pewny strzał Krzysztofa Bartoszaka. Przejmują piłkę poloniści, Enriquez. Enriquez rozgląda się, do którego z partnerów tutaj zagrać, wybiera Buczmę. Buczma do środka, do Kujawy. Kujawa przy nim Konopka. Kujawa oddaje Buczmie. Buczma do Szynki. Szynka jest okazja wpaść w pole karne. Szynka już w polu karnym. Szynka nawinął golaka. Szynka, ale tutaj w starciu z Ludwiczaka. Piekarski przejmuje tą piłkę z garda do Słabikowskiego. Słabikowski. Słabikowski, dośrodkowanie jest tam. Wsparcie szeregów defensywnych, a może Piotr Wujec mimo swojego wzrostu pójdzie po prostu do ofensywy. Ale teraz przedziela się tutaj Konopka, Konopka podaje do Łażewskiego, jest tutaj jeszcze Bartoszak, ale wyjaśnia wszystko z garda. Przejmują poloniści, Kujawa, jest Szynka, Szynka, świetne podanie do Górzyńskiego, Górzyński już sam przed pieciakiem, Górzyński uderza, Górzyński bramka! Górzyński Michał! Tak właśnie, 68. minuta spotkania. Brawa dla Michała Górzyńskiego, ale jeszcze większe brawa dla Adriana Szynki. Do zgardy. Sobkowiak. Szynka. Zgarda. Szynka, Szynka, on ma możliwość dośrodkowania. Szynka już w polu karnym. Szynka jest w polu karnym, zostawia piłkę Kujawie. Kujawa uderza. Ależ to była kolejna świetna okazja. Spieszy się teraz niemiłosiernie polonistom. Sobkowiak, Kujawa. Kujawa do Słabikowskiego. Słabikowski do Górzyńskiego. Górzyński i mamy rzut karny dla zespołu Polonii Środa. I Dzikowski fauluje w polu karnym Górzyńskiego. No zobaczymy. Adrian Szynka kontra Sebastian Kiemiecik. Spora odpowiedzialność teraz ciąży na piłkarzu Polonii Środa. I jeszcze czerwona kartka dla Piotra Skokowskiego. Skokowski, który długo tutaj dyskutował z sędzią. Tak jak mówiłem, no taka tutaj i tutaj jeszcze za chwilę wyleci prawdopodobnie Damian Pawlak z ławki rezerwowych Jaroty. Bardzo się tutaj gorąco zrobiło. Sytuację trudno ocenić, co tam dokładnie Skokowski powiedział sędziemu, no ale coś mu musiał bardzo nieprzyjemnego powiedzieć. No ale już jest gwizdek, już jest Szynka. Szynka, uderzenie, Szynka i bramka! Adrian Szynka! Adrian Szynka, pewny egzekutor rzutu karnego i Polonia Środa już ma 2-2. A już piłka pod jego nogami. Szynka, Szynka do Kujawy. Kujawa, ale teraz, oj, teraz faul Szynki. No i żółta kartka dla Szynki. Taki dosyć brutalny faul, bym powiedział, zawodnika Polonii Środa. No i Adrian Szynka dostaje czerwoną kartkę. No i siły się tutaj wyrównują. No, już jest na połowie Polonii Środa. Przy nim Kujawa. Ludwiczak do Dunaja. Dunaj w pojedynku biegowym z Buczmą. Dunaj je cały czas przy piłce. Dunaj ma tam Piekarskiego. Piekarski ma możliwość dośrodkowania. Piekarski do Bartoszaka. Bartoszak, ale tutaj bliski umieszczenia piłki w bramce zespołu Polonii Środa. 84. minuta na stadionowym zegarze już nam się rozpoczęła. Gwizdek sędziego Martyniuka. Kujawa, uderzenie Kujawa, świetne uderzenie, już chciałem powiedzieć świetna bramka, bo wydawał. A teraz sędzia techniczny sygnalizuje, oj, teraz tutaj w polu karnym zawodnicy Jaroty, ależ to była sytuacja Bartoszaka. Wszyscy partnerzy jego zespołu już gdzieś tam w polu karnym. Janczar będzie próbował dośrodkować tą piłkę gdzieś zaraz w pole karne. Janczar, ale czujnie, musi zaraz wracać. Janczar do Onsorge, tutaj na prawą stronę. Onsorge głową do zawodnika Polonii Środa. Jeszcze uderzenie Enriqueza. Jest tutaj Buczma. Buczma, uderzenie! Buczma! Gol! 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 Damian! Damian Buczma! Gol! 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 Damian Buczma! Damian Buczma! I koniec! Koniec tego spotkania! Damian Buczma zdobywa bramkę dla zespołu Polonii Środa. Ależ to były emocje, ależ to było spotkanie, ależ tu się działo. Ostatnia akcja meczu, ostatnia akcja tego meczu. Teraz skaczą tutaj z radości kibice Polonii Środa, a Damian Buczma jak profesor przyjmuje to podanie od tego najbardziej doświadczonego, od Luisa Enriqueza. Enriquez z lewej strony zagrywa prosto na nogi Damiana Buczmy, a Damian Buczma fantastycznym uderzeniem daje zwycięstwo Polonii Środa.